W XVIII wieku Cesarstwo Chińskie znajdowało się u szczytu potęgi. Osiągnęło największy zasięg terytorialny. Podobnie jak obecnie, aż 1/3 światowego PKB wytwarzały Chiny. Podobnie jak obecnie, państwo środka utrzymywało sporą nadwyżkę w handlu ze światem zachodnim. Jednak już XIX stulecie nie było tak łaskawe dla Chin. Pekin doznał wtedy największych upokorzeń swojej historii, zwieńczonych całkowitym upadkiem chińskiego cesarstwa. Ten odcinek powstał dzięki naszym mecenasom i patronom z BuyCoffee'u, Patronite'a oraz wspierającym nas za pośrednictwem przycisku Wesprzyj na YouTubie. Wszystkim im serdecznie dziękujemy i jednocześnie zachęcamy, by dołączyć do tego szacownego grona. Kiedy pod Wiedniem siły pod wodzą króla Jana III Sobieskiego gromiły Turków, to na dalekim wschodzie Chiny wchodziły swój złoty wiek. Państwo środka rządzone przez mandżurską dynastię Qing odznaczało się stabilnością polityczną, dobrobytem i siłą militarną, przejawiającą się w kolejnych podbojach terytorialnych. Nastąpił też gwałtowny wzrost populacji. Pod koniec XVII wieku pod władzą chińskiego cesarza było około 100 milionów ludzi. 100 lat później było to już blisko 300 milionów. Triumfy święciła także chińska sztuka. Chińska porcelana podbijała świat. W Europie panowała wręcz moda na chińszczyznę. Uległ jej również wspomniany Jan III Sobieski, który urządził w swojej rezydencji w Wilanowie chiński gabinet. Do Europy docierała też chińska herbata i chiński jedwab, za które płacono deficytowym na zachodzie srebrem, czym osłabiano tamtejsze gospodarki. Państwo środka w okresie tej świetności przyjęło jednak strategię izolacjonizmu. Rynek chiński był samowystarczalny, cesarstwu i jego mieszkańcom niczego nie brakowało. Eksport zaś był obsługiwany przez pośredników z Bliskiego Wschodu, a konkurencja z mocarstw europejskich była tu najmniej potrzebna. Podobnie jak rozszerzenie tu obcych wpływów. Dlatego też chińscy władcy wprowadzili w XVIII wieku szereg restrykcji, które miały utrudnić napływ przybyszów z zewnątrz. Nauka cudzoziemców chińskiego była karana śmiercią. Wprowadzono też zakaz propagowania religii chrześcijańskiej. Kontrole graniczne miały miejsce nawet na granicach prowincji. Bramy miast zamykano w nocy, a porty były niedostępne dla zagranicznych statków. Cały handel z zamorskimi potęgami koncentrował się w porcie w Kantonie, który znajdował się pod ścisłą kontrolą. Nie utrzymywano nawet normalnych stosunków dyplomatycznych. Otwarcia Chin na świat domagały się zachodnie mocarstwa, ale Chiny ani tego nie chciały, ani tego nie potrzebowały. Jednak odcięcie się od świata i skupienie się na własnych sprawach nie uchroniło państwa środka od kłopotów. Za panowania dynastii Qing rozrósł się aparat urzędniczy, a wraz z nim korupcja. W końcu XVIII wieku nadmierny biurokratyzm i powszechne przekupstwo doprowadziło do poważnej stagnacji na chińskiej prowincji, a wobec wciąż powiększającej się liczby ludności poskutkowało to zubożeniem społeczeństwa. Rosły też napięcia między rządzącymi Mandżurami a największą grupą etniczną Chin, Chińczykami Han. W 1796 roku w środkowych Chinach wybuchł bunt poprowadzony przez sektę Białego Lotosu. 8 lat wojny domowej zakończyło złoty okres w dziejach Chin, który przeszedł do historii jako okres wysokiego Qing. Bunt został co prawda stłumiony, ale problemy narastały. Jednym z nich był handel opium. Trafił on do Chin jako środek znieczulający, ale szybko stał się popularnym narkotykiem. Głównym importerem opium do Chin była brytyjska kompania wschodnioindyjska, która produkowała tę substancję m.in. w Bengalu. Narkotyk przemycano do państwa środka i mimo wielu zakazów wydawanych przez cesarzy nie udało się zatrzymać jego rosnącej popularności. Palenie opium stało się modnym sposobem na spędzenie wolnego czasu chińskich elit, urzędników i uczonych. Do 1838 roku liczba użytkowników opium była liczona w milionach,
a wielu z nich było dotkniętych jego destrukcyjnym wpływem wynikającym z uzależnienia. W obliczu tego problemu w Chinach ścierały się ze sobą dwa poglądy. Jeden opowiadał się za legalizacją handlu opium i jego opodatkowaniem, drugi za bezwzględnym zwalczeniem. Wygrała ta druga opcja. Cesarz Daoguang przystąpił do radykalnej walki z narkotykiem. Kiedy pod koniec XVII wieku sprowadzano do Chin jedynie 200 skrzyń opium rocznie, to po ponad 100 latach za Daoguana było to już ponad 30 tysięcy skrzyń. Cesarz oddelegował do walki ze szkodliwą substancją Lin Zhenxia. To on w 1839 roku w formie listu otwartego do królowej Wielkiej Brytanii Wiktorii wezwał do zaprzestania handlu opium. Jak pisał: celem twoich statków przybywających do Chin jest osiągnięcie dużego zysku. Skoro ten zysk jest realizowany w Chinach i w rzeczywistości jest odbierany Chińczykom, w jaki sposób cudzoziemcy mogą zwrócić krzywdę za otrzymaną korzyść, wysyłając tę truciznę, aby zaszkodzić swoim dobroczyńcom? Mogą nie zamierzać celowo krzywdzić innych, ale faktem jest, że mają taką obsesję na punkcie korzyści materialnych, że nie martwią się o krzywdę, jaką mogą wyrządzić innym. Czy oni nie mają sumienia? Słyszałem, że surowo zabraniasz opium w swoim kraju, co jednoznacznie wskazuje, że wiesz, jak szkodliwe jest opium. Nie chcesz, aby opium zaszkodziło twojemu krajowi, ale decydujesz się sprowadzić tę krzywdę do innych krajów, takich jak Chiny. Dlaczego? Niedługo później przystąpiono do energicznych działań. Każdy cudzoziemiec, który handlował opium, był skazywany na śmierć. Konfiskowano kilkadziesiąt tysięcy skrzyń wypełnionych narkotykiem. 3 czerwca 1839 roku z rozkazu Lin Zhenxia setki robotników przez 23 dni publicznie niszczyło opium na plaży Humen w prowincji Kanton. W 1989 roku, w 150. rocznicę zakończenia tego procesu, ONZ ustanowił 26 czerwca Międzynarodowym Dniem Walki z Narkotykami. Zniszczenie setek ton opium, zakaz handlu nim w Chinach i surowe kary za złamanie tego zakazu doprowadziły do równie gwałtownej i stanowczej reakcji Wielkiej Brytanii. W stronę chińskiego wybrzeża wyruszyła brytyjska flota. Brytyjczykom dysponującym nowoczesnymi okrętami i artylerią, a także świetnie wyszkolonymi żołnierzami udało się opanować wiele nadbrzeżnych miast. Armia chińska okazała się zbyt słaba w walce z europejskim mocarstwem i nie zdołała odeprzeć przeciwnika. 29 sierpnia 1842 roku Chiny podpisały traktat nankiński, który przeszedł do historii jako pierwszy nierównoprawny traktat w historii państwa środka. Na mocy tego układu cesarstwo zgodziło się otworzyć dla handlu z Brytyjczykami 5 portów, w których taryfy celne były odtąd ustanawiane w drodze chińsko-brytyjskich negocjacji. Londyn dostał również Hongkong oraz ogromne odszkodowania, w tym te za zniszczone opium. Pierwsza wojna opiumowa ujawniła wiele słabości dotychczas uważanego za regionalne mocarstwo chińskiego państwa. Co gorsza, stan ten się pogłębiał. Handel opium kwitnął, administracja była przesiąknięta korupcją, armia zapóźniona, a społeczeństwo ubożało. W takich warunkach wybuchały kolejne bunty, a mocarstwa widziały w Chinach łatwą ofiarę. Pekin próbował nadal walczyć z handlem opium, ale to w 1856 roku sprowokowało drugą wojnę opiumową, w której po 4 latach Chińczycy ponieśli klęskę. Korpus francusko-brytyjski zdobył Pekin i spalił pałac cesarski. Cesarstwo musiało pójść na kolejne ustępstwa ograniczające suwerenność. Wielka Brytania, Francja, ale też Stany Zjednoczone czy Rosja uzyskały możliwość stacjonowania swoich kontyngentów wojskowych na terytorium Chin, wyłączenia swoich obywateli spod chińskiej jurysdykcji, czy nawet oddania pod ich de facto całkowitą kontrolę
poszczególnych obszarów kraju. Nie tak dawno potężne imperium powoli zaczynało się rozpadać. W 1851 roku wybuchł na północy bunt Nian, na południu zaś rozpoczęło się wielkie powstanie Tajpingów, sekty religijnej łączącej elementy chrześcijaństwa z tradycjami chińskimi. Na czele powstańców stanął Hongsong Chuen, który ogłosił się drugim Synem Bożym, młodszym bratem Jezusa Chrystusa. Tajpingom udało się opanować znaczną część południowych Chin z 30 milionami mieszkańców i stworzyć tam niebiańskie królestwo wielkiego pokoju. Pokój jednak nie był mu dany. Po 14 latach wojny dynastii Qing udało się stłumić powstanie Tajpingów. Jednak zanim to się stało, w 1862 roku wybuchł bunt chińskich muzułmanów, z którym zmagano się aż do 1877. Dla wielu w Chinach było jasne, że państwo musi przeprowadzić głębokie reformy, aby w ogóle przetrwać. W kręgach władzy powstał ruch na rzecz samoumocnienia. Zyskał on nawet pewne poparcie obcych mocarstw, które uznały, że całkowity rozpad cesarstwa nie leży w ich interesie i należy wzmocnić dynastię Qing. W 1861 roku cesarzowa wdowa Cixi rozpoczęła proces reform nazwany na cześć jej syna restauracją Tongqi. Działania te opierały się na fundamencie poczucia wyższości cywilizacji chińskiej, której chciano przywrócić świetność przy wykorzystaniu zagranicznych nowinek. W tym czasie przeprowadzono reformy administracji, oświaty, armii i gospodarki. Reformy pozwoliły ustabilizować sytuację w kraju, stłumić bunty i umocnić pozycję dynastii Qing, ale procesu upadku to jednak nie zatrzymało. Zwłaszcza, że spora część elit była bardzo sceptycznie nastawiona do zmian i po prostu je sabotowała. Na przykład osoby wykształcone według nowych wzorów nie znajdowały zatrudnienia. W armii nie brak było nowego sprzętu, ale niewielu potrafiło z niego zrobić właściwy użytek. W takiej sytuacji nietrudny do przewidzenia był wynik starcia między Chinami a Francją o zwierzchnictwo nad Wietnamem w 1884 i 1885 roku. Lecz o wiele boleśniejsza była klęska w wojnie z Japonią. Państwem mniejszym, długo postrzeganym jako słabsze, także wychodzącym z izolacjonizmu i również przechodzącym proces reform z wykorzystaniem zachodnich rozwiązań. W Japonii te reformy były jednak dużo głębsze i skuteczniejsze. W efekcie w 1895 roku Pekin musiał uznać wyższość Tokio, co kosztowało Chiny kolejną utratę terytorium oraz nadanie Japonii szeregu przywilejów w państwie chińskim. Upokorzenie w wojnie z Japonią doprowadziło do kolejnego zrywu reformatorskiego. Od 11 czerwca do 21 września 1898 roku przez 104 dni młody cesarz Kuangxi wraz ze swoimi współpracownikami przeprowadzał daleko posunięte zmiany w swoim państwie. W tym czasie wydano ponad 40 cesarskich dekretów, w których wprowadzono m.in. wolność prasy, centralny budżet, reformę administracji, zapowiedziano budowę nowoczesnych szkół. Ta gorączka reformatorska poskutkowała zamachem stanu ze strony konserwatywnych kręgów dworu, którym patronowała cesarzowa wdowa Cixi. Po odsunięciu cesarza Kuangxi to ona znów przejęła władzę. Cesarza internowano na południowej wyspie Pałacowego Jeziora, gdzie przebywał do śmierci w 1908 roku. U progu kolejnego stulecia Chiny czekała jeszcze jedna burza. W 1899 roku tajna organizacja Towarzystwo Sprawiedliwych i Harmonijnych Pięści, zwana potocznie bokserami, wznieciła powstanie. Celem bokserów było oczyszczenie Chin z obcych wpływów. Atakowali zatem cudzoziemców, misje chrześcijańskie, a także linie kolejowe i telegraficzne. Powstańców po pewnych wahaniach poparł dwór cesarski.
W czerwcu 1900 roku nakazano cudzoziemcom opuszczenie Pekinu. Wobec niewykonania tego polecenia rozpoczęto atak na dzielnicę dyplomatyczną. W naturalny sposób doprowadziło to do interwencji mocarstw utrzymujących swoje wpływy w Chinach. Do państwa środka wyruszyła interwencja Sojuszu 8: Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Rosji, Japonii, Austro-Węgier, Włoch i USA. Nie skończyło się to dla Chin najlepiej. 14 sierpnia 1900 roku zajęto Pekin, który całkowicie splądrowano. Wojska interwencyjne odznaczyły się największym okrucieństwem, co było w gruncie rzeczy wypełnieniem polecenia cesarza Wilhelma II, który tak mówił do swoich żołnierzy wyruszających do Chin. Tępić bez pardonu, nie brać jeńców. Kto wpadł wam w ręce, niech ginie. Podobnie jak 1000 lat temu Hunowie zdobyli sławę pod przywództwem swojego króla Attyli, co w dużym stopniu pojawia się jeszcze dziś w przekazach i w legendach. Tak niech zapisze się dzięki wam na 1000 lat w Chinach imię Niemców, w taki sposób, żeby nigdy żaden Chińczyk nie odważył się chociażby krzywo spojrzeć na Niemca. Po zdobyciu i spacyfikowaniu stolicy mocarstwom nie uśmiechała się dalsza wojna. Tymczasem otoczenie cesarzowej Xi Shi nalegało na dalsze prowadzenie działań zbrojnych w rozległym państwie. Agresorzy postanowili zatem przedstawić żądania pokojowe, ale będące jeszcze do zaakceptowania przez cesarzową. Chiny oficjalnie nie traciły terytorium, dynastia Xing zachowała władzę, ale jednocześnie zażądano potężnych odszkodowań rozłożonych na 39 lat. Nakazano także ukaranie winnych buntu, wprowadzenie zakazu importu broni i amunicji, powiększenia stref wyłączonych spod chińskiej jurysdykcji i podlegającej wyłącznej kontroli obcych mocarstw. Takie strefy uzyskały przede wszystkim Austro-Węgry, Belgia, Japonia, Francja, Niemcy, Stany Zjednoczone, Włochy i Rosja. Ta ostatnia dodatkowo zajęła także obszar Mandżurii. Kolejna klęska i kolejne upokorzenie znów skłoniły Chiny do przeprowadzenia gruntownych reform. Tym razem jednak wielu żywiło przekonanie, że ich sukces zależy od obalenia zacofanego dworu i cesarstwa. Wobec rosnącego sprzeciwu w stosunku do dynastii mandżurskiej i jej otoczenia w siłę rosły ruchy nacjonalistyczne i republikańskie. W październiku 1911 roku doszło do buntu garnizonu w Wuchang. Ku zaskoczeniu wszystkich, rewolucja szybko rozlała się po całych południowych Chinach. 1 stycznia 1912 roku proklamowano Republikę Chińską. Rozpoczynała się nowa era w historii Chin. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału oraz dawania łapek w górę, by przebić się przez algorytmy YouTube'a. Wesprzeć nas można, kupując coś w sklepie Wokulskiego. Stosowne linki znajdą Państwo w opisie tego filmu.